Otwieram 37. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Andrzejspol, zwołaną na wniosek wójta gminy. Chciałbym serdecznie przywitać osoby, które będą w sposób zdalny uczestniczyły w naszej sesji. Jest to pan wójt, jest to również zastępca pana wójta, pani Agnieszka Janik, jak również przysłuchuje się naszym obradom pani mecenas. Chciałbym teraz stwierdzić kworum na dzisiejszej sesji. Odczytam listę i proszę potwierdzać swój udział. Jan Woźniak obecny. Sławomir Kwiecień. Obecny. Tomasz Bojanowski. Tomasz Bojanowski obecny. Romuald Bulesowski. Bulesowski obecny. Lech Chojnacki. Obecny. Wiesław Gabara. Mikrofon. Paweł Garnys. Obecny. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel obecny. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski obecny. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk obecna. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj obecna. Robert Sawicki. Obecny. Jacek Stefaniak. Stefaniak obecny. Marian Turzyński. Wyński obecny. Andrzej Wiosna. Obecny. Jeszcze chciałbym raz o potwierdzenie Wiesław Gabara. Wiesiek był. To dziękuję bardzo. Stwierdzam kworum. Wszyscy radni obecni są, biorą udział w dzisiejszych naszych zdalnych obradach. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do dalszej części, między wyznaczeniem dzisiejszego dnia obrad a tym, kiedy ogłosiliśmy naszą sesję, wydarzyła się bardzo smutna, dotarła do nas wiadomość o śmierci pani sekretarz Elżbiety Ciesielskiej. Chciałbym kilka słów o niej powiedzieć. Jest to osoba nam wszystkim doskonale znana. Przez lata współpracowaliśmy z nią. Wspomnę tylko, że praca w naszym urzędzie rozpoczęła pod koniec lat 80., pod koniec lat 70., pełniąc funkcję pracownika w jednym z referatów. Następnie pod koniec lat 80. pełniła funkcję naczelnika naszej gminy. Po zmianach ustrojowych była wieloletnią radną naszej gminy, pełniąc w niej funkcję zarówno w zarządzie, natomiast w latach 2002-2006 była przewodniczącą naszej rady. Pod koniec tej kadencji przyjęła funkcję sekretarza gminy, którą pełniła do chwili śmierci. Znaliśmy ją przecież wszyscy doskonale jako osobę niezmiernie energiczną i aktywną społecznie. Chciałbym również wspomnieć krótko o jej innych działaniach poza urzędem gminy. Przez wiele lat była członkiem Rady Nadzorczej naszego banku, pełniąc również funkcję przewodniczącej tego gremium. A w czasach, kiedy były przemiany ustrojowe, reprezentowała region łódzki w Radzie Nadzorczej Banku Unii Gospodarczej na szczeblu centralnym. Również do chwili śmierci po raz kolejny pełniła funkcję radnej powiatowej, reprezentując naszą gminę i bardzo godnie i aktywnie zabiegając o nasze interesy na forum powiatu. W swojej aktywności społecznej była również znana jako współzałożycielka i wieloletni członek i prezes zarządu lokalnej grupy działania STER. Tam w tej swojej aktywności potrafiła pobudzić społeczności czterech gmin, które należały do tego stowarzyszenia i dzięki jej działaniom udało się pozyskać wiele środków na rozwój naszych gmin. Z tych środków skorzystały zarówno osoby prywatne, jak również samorządy należące do tego stowarzyszenia. Wszyscy myślę, że ją zapamiętamy jako naszą bardzo dobrą koleżankę, która zawsze służyła nam radą, pomocą i interwencją. I w tych wszystkich kwestiach była
niezmiernie skuteczna. I co było ważne w tych spotkaniach z nią, zawsze robiła to z uśmiechem i z ogromną życzliwością. Wszyscy żeśmy czerpali z jej ogromnego doświadczenia i wiedzy. I prosiłbym, żebyśmy taką ją zapamiętali. Natomiast w tej chwili, ponieważ nie jesteśmy w jednym miejscu, chciałbym wszystkich prosić o chwilę wyciszenia i skupienia i uczcimy pamięć o niej minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do dalszej części naszych obrad. Na sekretarza dzisiejszych obrad chciałbym wyznaczyć panią Agnieszkę Rataj. Przystępujemy do kolejnego punktu, przyjęcie porządku obrad. Państwo ten porządek otrzymali w materiałach. Tylko przypomnę, że w tym porządku są zaproponowane przez pana wójta w swoim związku. Będzie podjęcie uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy Andrzejewo, zmian w wieloletniej prognozie finansowej, przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb policjantów przekraczających normy czasu pracy w 2021 roku, przekazanie środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego, jak również zmiana uchwały dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Justynów. Czy do tego porządku są jakieś uwagi? Jeżeli nie ma uwag, musimy przegłosować ten porządek. Kto jest za przyjęciem porządku? Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Kwiecień za. Tomasz Bojanowski. Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Garnys za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak. Stefaniak za. Maria Turzyński. Turzyński za. Andrzej Wiosna. Za. Dziękuję bardzo. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Następnie chciałbym powołać Komisję Uchwał i Wniosków. Do tej komisji chciałbym zaproponować radnego Wiesława Gabary, radnego Tomasza Bojanowskiego i radnego Piotra Kiśla. Rozumiem, że radni wyrażają zgodę na pracę w tej komisji. Kto jest za przyjęciem takiego składu Komisji Uchwał i Wniosków? Bardzo proszę. Jan Woźniak za, Sławomir Kwiecień. Sławomir Kwiecień. Tomasz Bojanowski. Tomasz Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Romuald Bulesowski za. Lech Chojnacki. Za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Paweł Garnys za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski. Patrycja Melaniuk.
Patrycja Malaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za. Marian Dużyński. Dużyński za. Andrzej Wiosna. Też za. Dziękuję bardzo. Skład komisji został przyjęty większością głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał Rady Gminy. Jako pierwsza była uchwała dotycząca zmian w budżecie gminy Andretpol na 2021 rok. I bardzo proszę o wprowadzenie do uchwały panią skarbnik. Dziękuję. Proszę państwa, w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok proponuje się wprowadzić zmiany w planie dochodów, zmiany w planie wydatków, zmiany w planie przychodów oraz dwóch załącznikach, czyli w załączniku dotyczących przychodów i rozchodów oraz w załączniku do budżetu dotyczących wydatków majątkowych. Ogółem dochody zostają zwiększone o kwotę 2 280 779 zł 82 grosze. Wydatki zostają zwiększone o kwotę 3 199 444 zł 81 groszy i jednocześnie zostają wprowadzone wolne środki, czyli przychody również ulegają zmianie i zostają zwiększone o kwotę 918 664 zł 99 groszy. Jeśli chodzi o szczegóły plan dochodów, tutaj zmiany w rozdziale 758-14, różne rozliczenia. Dokonuje się tutaj zmniejszenia dochodów w kwocie 598 697 zł. I są to, jest to kwota wstępnie zaplanowana w budżecie dotycząca dotacji przedszkolnej na dzieci uczęszczające do przedszkoli na naszym terenie. Ona została wyliczona jako kwota jednostkowa 1471 zł razy ilość dzieci na naszym terenie, znaczy uczęszczające do naszego, na naszym terenie, do przedszkoli na naszym terenie. I ponieważ dostaliśmy decyzję z Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji przedszkolnej, więc tutaj w tym rozdziale ta kwota zostaje zmniejszona, a wprowadzona została do rozdziałów 801.03 oddziały przedszkolne i 801.04 przedszkola w paragrafie dotacyjnym 2030. Rozdział 758.16 wpływy do rozliczenia, paragraf 66.80. Zwiększenie dochodów o 672 857 zł 82 grosze i to jest rozwiązanie wydatków niewygasających, czyli wprowadzenie do dochodów. Dotyczy to wydatków związanych z przebudową ulicy Głównej w Zielonej Górze. 801.01, paragraf 6.280, wprowadzona została dotacja po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na termomodernizację szkoły podstawowej w Justynowie w kwocie 74 453 zł. No i 801.03 i 801.04, tak jak mówiłam, wprowadzenie dotacji na wychowanie przedszkolne dzieci. Dalej 851.95, wprowadzenie dochodów w wysokości 6352 zł. Związane to jest z zleconym zadaniem dla gminy polegającym na transporcie osób na szczepienia. 852.19, wprowadzenie dochodów w wysokości 2322 zł. Dotyczy to refundacji za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach do tego przeznaczonych. I 901, paragraf 6280, wprowadzenie dotacji w wysokości 132 136 zł po podpisaniu również umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej. 926 rozdział, paragraf 2460, tutaj otrzymane środki również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za wydatki związane z usuwaniem z azbestu za rok 2020. I 995,
wprowadzenie dotacji ze środków Unii Europejskiej po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w wysokości 1 382 100 zł dotyczące projektu OZE w gminie Andresko. Jeśli chodzi o wydatki, tutaj zmiany w rozdziale 616. W zadaniu modernizacja dróg gminnych zwiększenie wydatków o łącznie o 1 172 857 zł 82 grosze. I to jest wprowadzenie tych właśnie wydatków niewygasających, które zostały rozwiązane w wysokości 672 857,82 i dodatkowo 500 tysięcy zwiększenie tego zadania z wolnych środków. Rozdział 705 gospodarka gruntami i nieruchomościami. Tutaj przesunięcie 53 tysiące między paragrafem 60-60 a paragrafem 30-30. Rozdział 750-95 zwiększenie zadania świetlic, budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie o 20 tysięcy złotych. I 754-05 komendy powiatowe policji. I tutaj zwiększenie wydatków na ponadnormatywne służby o 2 tysiące oraz wprowadzenie wydatków w wysokości 62 500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Policji Powiatowej w Koluszkach. 754-11 tutaj Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i wprowadzenie kwoty 20 tysięcy na dofinansowanie wyposażenia nowo zakupowanego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 801-01 tutaj wprowadzenie zadania zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej w Justynowie 100 tysięcy złotych. 801-95 rozdział ten dotyczy wydatków związanych z projektem Odkrywcy Nowych Możliwości, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i wprowadzone są środki w wysokości 218 664 zł 99 groszy wynikające z rozliczenia tego projektu za rok 2020, czyli wprowadzenie niewykorzystanych środków w roku ubiegłym na wydatki tego roku. I ta kwota oczywiście z podziałem na poszczególne paragrafy. 851-95 to jest to zadanie zlecone z wojewody łódzkiego polegające na transporcie osób na szczepienia. I tutaj kwota, którą otrzymaliśmy za to zadanie, to jest na ten moment 6352 zł i wprowadzone po wydatkach i dochodach też oczywiście w poszczególnych paragrafach. 901 tutaj przesunięcie między paragrafami 6057 i 6059 350 tysięcy złotych, a dotyczy to zadania budowa kanalizacji sanitarnej w Bedoniu Przykościelnym. Tam ten projekt jest realizowany w dwóch etapach. 915 rozbudowa oświetlenia, zwiększenie zadania o 15 tysięcy złotych i 995 tutaj po podpisaniu umowy o dofinansowanie OZE w gminie Andraspol wprowadzenie właśnie tego dofinansowania w wysokości 1 382 1100 zł w paragrafie 6057 i przesunięcia w związku z tym również między paragrafem 6050 i 6059. I ostatni rozdział 926-95. Wprowadzenie nowego zadania z kwotą 200 tysięcy zł polegającego na rozbudowie placów zabaw na terenie gminy Andrespol. Zmienia się plan przychodów w budżecie gminy poprzez to, iż wprowadza się przychody związane z rozliczeniem właśnie projektu Odkrywcy Nowych Możliwości, z rozliczeniem za rok 2020
i wprowadza się te środki w wysokości do budżetu w wysokości 218 664 zł 99 groszy i równocześnie wprowadza się wolne środki za rok 2020 w kwocie 700 tysięcy złotych, czyli razem przychody ulegają zwiększeniu o 918 664 zł i 99 groszy. Oczywiście ulega w związku z tym załącznik numer 3 do budżetu, czyli plan przychodów i rozchodów, który właśnie wprowadza te wolne środki. I ostatni załącznik, który ulega zmianie, to plan wydatków majątkowych. I tutaj modernizacja dróg gminnych, zwiększenie łącznie o 1 172 857 zł 92 grosze. Zakup gruntów zmniejszenie o 53 tysiące, budowa świetlicy wiejskiej zwiększenie o 20. Wpłata na fundusz wsparcia dla policji zwiększenie 62 500 zł. Wpłata na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej 20 000 zł. Nowe zadanie zagospodarowanie terenu przedszkola podstawowej w Justynowie 100 000 zł. Przesunięcie między paragrafem 6057 i 6059 dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Bedoniu przy Kościelnym. Rozbudowa sieci oświetleniowej zwiększenie o 15 000 zł. No i wprowadzenie wydatków związanych z dofinansowaniem OZE w gminie Andrespol 1 382 100 zł. I ostatnie zadanie, którego uległo zmianie, to znaczy wprowadzenie nowego ostatniego zadania, rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Andrespol. W tym roku tego zadania nie było, 200 000 zł. Czyli wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 919 457 zł 82 grosze, wynoszą 31 828 584 zł i 82 grosze. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Uchwała przedmiotem obrad Komisji Budżetowej w dniu dzisiejszym. Bardzo proszę przewodniczącego Lecha Chojnackiego o opinię na tę uchwałę. Projekt tej uchwały był przedmiotem dyskusji na dzisiejszej komisji i opinia była pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie słyszę. Proszę Państwa, mam taką prośbę, że jeżeli ktoś ma problemy z wyłączeniem mikrofonu na czas, kiedy jest referowane to przez osobę wprowadzającą nas w treść uchwały, to albo proszę troszeczkę się odsunąć od mikrofonu, bo są takie momenty, że pewne osoby po prostu zakłócają. Natomiast ja wiem, że jest trudność czasami z włączeniem mikrofonu, natomiast można troszeczkę się oddalić, żeby tego zakłócenia nie było. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do podjęcia uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy Andrespol na rok 2021. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jan Woźniak za, Sławomir Kwiecień. Kwiecień za. Tomasz Bojanowski. Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Chojnacki za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Garnys za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za, w poprzednim głosowaniu też. Dziękuję bardzo. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Za. Jacek Stefaniak. Jacek Stefaniak. Marian Turzyński. Marian Turzyński za. Andrzej Wiosna. Andrzej Wiosna za. Czy Jacek Stefaniak się połączył? No mamy jakieś trudności, tym bardziej uchwała została przyjęta większością głosów przy no, jednym osobie nie biorącej udziału w głosowaniu. Kolejna uchwała dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Andrespol na lata 2021-2031. Bardzo proszę panią skarbnik.
Dziękuję. Proszę Państwa, w ślad za zmianami w budżecie dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Andrespol i tutaj ulegają zmianie zarówno załączniki numer 1, jak i załącznik numer 2. Ogółem dochody, plan dochodów po zmianach wynosi 86 320 993 zł 16 groszy. Natomiast plan wydatków ogółem wynosi 95 128 996 zł 40 groszy. W załączniku numer 1 wprowadzone zostały zmiany polegające na wprowadzeniu wolnych środków w wysokości łącznie 700 tysięcy to są te wolne środki, natomiast 218 664,99 są ta nadwyżka, czyli rozliczenie wydatków związanych z projektem odkrywcy nowych możliwości. Więc w związku z tym uległy zwiększeniu przychody, wynoszą one łącznie razem z kredytami i pożyczkami 10 208 303 zł 24 grosze. Poza tym rozchody nie uległy zmianie, natomiast w wieloletniej prognozie finansowej po sporządzeniu sprawozdania już za rok 2020 zostały wprowadzone dane, uaktualnione to wykonanie w 2020. I w związku z tym uaktualniony został przede wszystkim ten prawidłowy, faktyczny zadłużenie na koniec 2020 roku. Wyniosło ono 8 739 549 złotych 12 groszy. I w związku z tym urealniono również planowane zadłużenie na rok 2021 i na lata kolejne. W związku z tym to planowana kwota długu na koniec 2021 roku nie wynosi już tak jak do tej pory 21 milionów, tylko 16 600 549 i 12 groszy. Jeśli chodzi o załącznik numer 2, czyli wykaz przedsięwzięć, tutaj oczywiście wprowadzone zostały zmiany do tych przedsięwzięć, które były w planie budżetu, czyli odkrywcy nowych możliwości. Zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 218 664,99 oraz w budowie świetlicy wiejskiej w Kraszewie zwiększono limit wydatków na 2021 o 20 tysięcy i w rozbudowie oświetlenia na terenie gminy zwiększono limit wydatków w 2021 o 15 tysięcy złotych. I to są wszystkie zmiany, które tutaj dokonano w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Również ta uchwała była przedmiotem obrad Komisji Budżetu. Bardzo proszę o opinię. Projekt tej uchwały był dzisiaj rozpatrywany na komisji i opinia komisji była pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy w tym temacie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do podjęcia omawianej uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Za. Tomasz Bojanowski. Tomasz Bojanowski. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Garnys za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za. Marian Turzyński. Marian Turzyński za. Andrzej Wiosna. Za. Tomasz Bojanowski. Dziękuję bardzo. Kolega jest za, tylko mi coś z mikrofonem się dzieje. Bojanowski za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podjęcia kolejnej uchwały, czyli przekazania środków finansowych na wojewódzki
fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. I proszę tutaj pana wójta. Ta uchwała oraz dwie kolejne są następstwem wcześniej już podjętych decyzji o przeznaczeniu środków finansowych w budżecie. W tym konkretnym przypadku chodzi o kwotę 62,5 tysiąca złotych, które z budżetu naszej gminy jako 50-procentowy wkład zostanie przekazane na Fundusz Wsparcia Policji celem zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach, z przeznaczeniem oczywiście dla posterunku w Andrespolu. No i to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Również ta uchwała była przedmiotem obrad Komisji Budżetowej. Poproszę o opinię na ten temat. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy w tym temacie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie słyszę, w związku z tym przystępujemy do podjęcia przed chwilą omawianej uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Kwiecień za. Tomasz Bojanowski. Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Paweł Garnys za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za. Marian Turzyński. Marian Turzyński za. Andrzej Wiosna. Andrzej Wiosna za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb policjantów przekraczających normy czasu pracy w 2021 roku. I również proszę pana wójta. Wcześniejszą uchwałą Rada zdecydowała o przeznaczeniu kwoty 7 tysięcy złotych. Ta uchwała jest potrzebna, żeby zawrzeć stosowne porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji na to, ażeby dodatkowo oprócz służb pełnionych przez naszych policjantów pracujących na naszym posterunku, również w okresie wakacyjnym, szczególnie w weekendy, były tutaj dodatkowe patrole ze strony Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach. Na ten cel przeznaczone jest 7 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Również ta uchwała była omawiana na Komisji Budżetowej. Poproszę o opinię. Omawiana była dzisiaj na Komisji Budżetowej i opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy w tym temacie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie słyszę, w związku z tym przechodzimy do podjęcia omawianej przed chwilą uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Kwiecień za. Tomasz Bojanowski. Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Chojnacki za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Paweł Garnys za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak. Jacek Stefaniak. Marian Turzyński. Turzyński za. Andrzej Wiosna. Andrzej Wiosna za. Jacek Stefaniak. Nie możemy połączyć się z kolegą Stefaniakiem.
ale uchwała została przyjęta większością głosów przy jednej osobie nie biorącej udziału. Kolejna uchwała dotyczy przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego jako wyposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. I również proszę pana wójta. Tym razem mówimy o wsparciu finansowym w wysokości 20 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wyposażenie zakupywanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach nowego samochodu. O pomoc finansową w tej wysokości komenda zwróciła się do wszystkich samorządów z terenu naszego powiatu i podobnie jak sąsiedzi proponuję, żebyśmy tej pomocy udzielili. W tym celu konieczne jest zawarcie umowy i podjęcie tej uchwały, którą teraz Państwo macie jako przedmiot obrad tego punktu. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Również ta uchwała była przedmiotem obrad Komisji Budżetowej w dniu dzisiejszym. Bardzo proszę o opinię. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w temacie tej uchwały? Nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do podjęcia przed chwilą omawianej uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Sławomir Kwiecień. Kwiecień za. Tomasz Bojanowski. Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Chojnacki za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Paweł Garnys za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za i poprzednio też za. Dziękuję. Marian Turzyński. Turzyński za. Andrzej Wiosna. Andrzej Wiosna też za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy zmiany uchwały nr 7 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 kwietnia 2019 roku, zmieniającą uchwałę nr 45 Rady Gminy z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Cienistej w miejscowości Justynów. I również poproszę o pana wójta. Na wniosek właścicieli nieruchomości położonej pomiędzy ulicą Łódzką a torami kolejowymi w Justynowie powyżej ulicy Cienistej w 2017 roku Rada zdecydowała o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania. Plan ten po przygotowaniu nie uzyskał akceptacji Urzędu Wojewódzkiego, w związku z czym w roku 2019 obszar, który obejmował, został okrojony. Tu również negatywna opinia ze strony Urzędu Wojewódzkiego. I po raz trzeci temat staje na obradach dzisiejszej sesji z ograniczeniem terenu, na którym miała być dokonana zmiana, tylko i wyłącznie do bezpośredniego sąsiedztwa ulicy Cienistej, która po jednej stronie posiada możliwość zabudowy i plan obejmowałby również taką możliwość po drugiej północnej stronie tej ulicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Również ta uchwała była omawiana na Komisji Budżetowej. Poproszę o opinię na temat uchwały. I komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie ktoś chciałby zabrać z państwa głos? Nie słyszę, w związku z tym przystępujemy do podjęcia przed chwilą omawianej uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Sławomir Kwiecień.
Tomasz Bojanowski. Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Chojnacki za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Paweł Garnys za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za. Marian Turzyński. Turzyński za. Andrzej Wiosna. Za. Sławomir Kwiecień. Za. Kwiecień za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, na tym wyczerpaliśmy porządek 37. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Andrzejespol. Dziękuję wszystkim Państwu za udział. Zamykam sesję.